Wicepremier Jarosław Gowin wyrzucony ze Zjednoczonej Prawicy. Porozumienie opuściło koalicję. Czy rząd ma jeszcze większość? Między innymi o tym rozmawiam już teraz z zastępcą redaktora tygodnika Sieci, redaktorem Marcinem Biku, autorem ostatniej jego książki Operacja Duda 2020. Ale dzisiaj dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Będziemy rozmawiać nie o tej książce, ale o innej sytuacji, o Zjednoczonej Prawicy, o innej operacjach właśnie na żywym organizmie, jakim jest Zjednoczona Prawica. To podstawowe pytanie, które się nasuwa, panie redaktorze, może tam w Warszawie coś więcej słychać. Czy Zjednoczona Prawica ma jeszcze większość w polskim parlamencie? Patrząc na dzisiejsze głosowanie, można odnieść wrażenie, że chyba tak. No tak, no jeżeli ktokolwiek miałby takie wątpliwości, to musiałaby być to osoba niedoświadczona w polityce, bo przecież nikt nie uwierzy w to, że Jarosław Kaczyński, że Prawo i Sprawiedliwość podejmuje takie no jednak radykalne ruchy, nie mając wszystkiego policzonego, nie mając porozumienia z odpowiednią liczbą głosów, czyli 231 głosów jest wymaganych do tego, aby nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przeszła, bo to będzie ten pierwszy test. Jak będzie później, ciekawe, zobaczymy, ale wydaje mi się, że tutaj wszystko rzeczywiście jest poukładane. No tak, pamiętamy, jak kilka tygodni temu premier Gowin przecież podpisywał się pod programem Nowego Ładu, programem Zjednoczonej Prawicy, czyli no wszystkich tworzących tą Zjednoczoną Prawicę ugrupowań. Później założenia tego programu zaczął kontestować. Dlaczego wicepremier został wyrzucony z rządu, chociaż sam twierdzi, że on odchodzi, że to on odchodzi właściwie, prawda? Ja też się skłaniam do tej wersji, że on odchodzi, a nie został wyrzucony, bo oczywiście co tutaj do technikaliów, do formy można jakby przyjąć różne interpretacje, ale pan powiedział, że nasza dzisiejsza rozmowa nie o książce Operacja Duda 2020. No trochę tak, bo tam też Jarosław Gowin, a działo się to ponad rok temu, kiedy doszło do przełożenia wyborów prezydenckich, miał swój wydatny w tym udział. I to jego paktowanie wtedy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z dużą częścią opozycji, no jednak poddało wątpliwość lojalność tego człowieka Zjednoczonej Prawicy. A niejednokrotnie w tygodniku sieci pisaliśmy o tym, że Jarosław Gowin tak naprawdę jesienią 2019 roku, tuż po wyborach, mówił swoim działaczom, także w Wielkopolsce, że to jest ostatnia kadencja z PiS-em i tak naprawdę trzeba robić wszystko, żeby siebie budować, żeby zarabiać pieniądze, żeby budować struktury i w odpowiednim momencie odejść. A te ostatnie czasy, no wydaje mi się kompletnie nieznośne i niezrozumiałe dla obozu rządzącego. To było tylko takie przeciąganie liny. Czy Gowin zostanie wyrzucony i zostanie męczennikiem, czy też odejdzie sam, uznając, że to jest ten moment. Mam wrażenie, że to była taka sytuacja, w której ogon trochę machał psem. To musiało zostać przecięte, no i stało się to właśnie w tym momencie. Skoro pan tutaj nawiązywał też do naszego regionu, to warto może właśnie chwileczkę się przy tym zatrzymać. Obok ogłoszonej rezygnacji ze stanowiska przez wiceministra rozwoju Grzegorza Piechowiaka pojawiła się taka jego wypowiedź o tym, że no nie ma zamiaru być w opozycji wobec Zjednoczonej Prawicy ze względu na wyborców, którzy dali mu mandat jako no, posłowi jednak wybranemu ze wspólnej listy Zjednoczonej Prawicy, prawda? Grzegorz Piechowiak jest bardziej doświadczonym politykiem niż ta młodzież, która się wokół Jarosława Gowina skupiła i rozumie, że jeżeli wystartował z szyldem PiS, bo taki był szyld kandydatów na parlamentarzystów, to pewna lojalność się jednak należy i rozumie rolę mniejszego koalicjanta, czego na przykład no, nie doszły poseł, wicerzecznik, to przedziwna funkcja, zresztą Jan Strzelek kompletnie nie rozumie. Ja rozumiem, że on jest wystawiony jako taki harcownik, ale idąc dalej jakby w te tropy wielkopolskie, to przecież tak naprawdę wszystko to, co ostatnio konsumował w bardzo powolnym tempie w Ministerstwie Rozwoju Jarosław Gowin, to były pomysły Jadwigi Emilewicz jeszcze czasu jej bytności w porozumieniu. Więc takie tutaj widzę akurat związki z Wielkopolską, ale rzeczywiście nie szło. No nie szło ostatnio i gdyby tylko powodem było to, że niedostatecznie realizowane są pomysły związane z Polskim Ładem, to już by wystarczyło do tego, aby rozstać się z Jarosławem Gowinem. Ale oczywiście, tak jak mówię, no tych grzechów, tych zaszłości jest o wiele więcej. A co pana zdaniem, panie redaktorze, dalej będzie działo się z porozumieniem Jarosława Gowina? Czy porozumienie będzie szukać innego koalicjanta? No i co pan redaktor powie o tych pomysłach połączenia porozumienia z PSL-em? Nie wiem, czy pan widział, kilkanaście minut temu pojawiło się nawet zdjęcie, nie wiem, czy aktualne faktycznie, ale zdjęcie właśnie
właśnie Jarosława Gowina spacerującego z Kosiniakiem Kamyszem. A wie pan co, że średnio mnie to akurat interesuje, co Jarosław Gowin, czy dotknie w końcu ten swój deal z PSL-em, czy też przytnie się do Platformy Obywatelskiej i będzie ich przystawką, czy też będzie działał gdzieś z Szymonem Hołownią i Polską 2050. Tak naprawdę istotą tutaj jest zgromadzenie większości wokół Polskiego Ładu bez ludzi Jarosława Gowina. I ciekawym pytaniem jest oczywiście, ilu jest tak naprawdę lojalnych ludzi Jarosława Gowina. Gdzieś z moich obliczeń i informacji wynika, że około 4 do 5 osób może zostać z Jarosławem Gowinem. Tutaj no jakby arytmetyka sejmowa jest nieubłagana, to znaczy, że trzeba będzie uzupełniać tą większość o posłów na przykład Kukiz 15 i Konfederacji. To też nie będzie łatwa układanka i doraźna za każdym głosowaniem, bo przecież Konfederacja, która jest pewnie w stanie poprzeć tą ustawę, nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, już pewnie będzie inaczej patrzyła na inne założenia Polskiego Ładu. No ale to nikt nie powiedział, że w polityce ma być łatwo, ma być przede wszystkim skutecznie i też na takie posunięcia liczę. Podobne informacje tutaj pojawiły się w naszej redakcji, jeśli chodzi o tą liczbę posłów, którzy mają zostać przy premierze Gowinie i tych, którzy ewentualnie mogą dalej wspierać Zjednoczoną Prawicę. Ale jest jeszcze jedno, jest jeszcze oczywiście wiele pytań, ale to, które wydaje się interesujące, to po dymisji ministra Gowina doszło do kilku rezygnacji z wiceministrów, z funkcji wiceministrów, czy tam wicesekretarzy. Natomiast czy pana zdaniem na stanowisko ministra Gowina, kto go może zastąpić i czy to może być na przykład Jadwiga Emilewicz? Pewnie może, natomiast nie wiem, nie znam tych ustaleń, tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, kto z ludzi Gowina zostanie, tak? Bo gdzieś widziałem taką informację w telewizjach, że premier mówi o takiej perspektywie miesięcznej, żeby pouzupełniać te wszystkie stanowiska, też ewentualnie przyjąć albo nie przyjąć pewnych dymisji, które się dzisiaj wydarzyły wśród wiceministrów. No tak, bo nie taka jest też opcja, będzie. Prawda, że on może ich nie przyjąć po prostu. Może ich po prostu nie przyjąć i jakby utrzymać na stanowisku. Nie wiem, jak wtedy się oni zachowają i wtedy jakby. No ale tak naprawdę pierwszy test to będzie dzisiaj i głosowanie nad tą ustawą medialną. No i potem kolejne, jeszcze chyba ważniejsze i trudniejsze do poukładania, te związane z Polskim Ładem, te ustawy podatkowe, ustawy dotyczące składki zdrowotnej, bo to jest tak naprawdę ta kość niezgody między ugrupowaniami, przynajmniej teoretyczna kość niezgody, bo tak jak mówiliśmy, jest ich oczywiście więcej. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że premier podjął decyzję o dymisji ministra Gowina przede wszystkim ze względu na brak wystarczających postępów nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu, które należą właśnie do jego resortu. Tak by pan też to oceniał? To jest oczywiście takie wytłumaczenie dla publiczności. Też należy powiedzieć, jak to się mówi czasami, że ze względów zdrowotnych ktoś odchodzi, czy ze względów rodzinnych ktoś odchodzi. Samo to kontestowanie Polskiego Ładu, pod którym Jarosław Gowin najpierw się podpisał, potem kluczył, że nie znał szczegółów, że nie wiadomo, jakie te rozwiązania miały być. No ale jednak tutaj wykazał się pewną nielojalnością wobec większego koalicjanta i też drugiego koalicjanta mniejszego, czyli Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Wydaje mi się, że to już wystarczy do tego, aby czuć, że ta praca po prostu nie idą. A tak jak mówiłem, no wszystkie rzeczy, które działy się w Ministerstwie Rozwoju, to były projekty zapoczątkowane przez Jadwigę Emilewicz, teraz mniej bądź bardziej udolnie kontynuowane. Tak naprawdę ja nie przypominam sobie żadnego z pomysłów Jarosława Gowina, który by był od początku do końca przez niego przeprowadzony. Więc to tutaj jakaś nieskuteczność jest. I tak jak mówię, no to jest już wystarczający powód do tego, aby się z nim rozstać. Ciekawa, jeszcze jeden powód był ciekawy, wydaje mi się, który poznaliśmy dzisiaj. Rzecznik rządu na tym jednym z briefingów mówił o tym, że premier Gowin brał chyba na 30 bodaj jeden posiedzeń rządu, brał udział w 15 raptem, jeśli dobrze pamiętam. No tak, rzeczywiście były takie sytuacje, że go nie było, że gdzieś krążył, ale to jest wszystko chyba związane z tym, o czym pisaliśmy w tygodniku sieci, to znaczy z budowaniem struktur, z jazdą po Polsce, z nasycaniem tych lokalnych działaczy taką właśnie wizją tego rychłego odejścia albo odejścia nie wiadomo kiedy, takiej mobilizacji, że trzeba się budować, a to w OHAP-ach, a to w strefach ekonomicznych, a to jeszcze w innych instytucjach coraz niewielkich, ale jednak podległych Ministerstwu Rozwoju i wicepremierowi Gowinowi. Tam nastąpiła swego rodzaju czystka i podmiana nawet ludzi koalicjantów, którzy byli traktowani jak wrogowie. Tutaj myślę o kilku komendantach OHP, więc Gowin był potrzebny w regionie sobie po to, żeby się budować właśnie. A tak jak mówiłem, ta decyzja zapadła w 2020
2019 roku, to wtedy Jarosław Gowin tak naprawdę mentalnie w mojej ocenie zaczął odsuwać się od Zjednoczonej Prawicy. No tak, ale polityków rozlicza się i ocenia się ich po ich skuteczności. I teraz pytanie, jak właśnie tą skuteczność, zobaczymy też ilu zostanie przy Gowinie jego najbliższych współpracowników, ale czy jak to wpłynie na właśnie na tych wszystkich ludzi z terenu, których próbował mobilizować? Zapytam krótko i zwięźle, czy po prostu minister Gowin przeszarżował, czy nie? Wydaje mi się, że przelicytował. Tak. Mhm. Wychodzi na to, że jeżeli zostanie z nim ta czwórka, piątka i to zostanie uzupełnione, to znaczy, że ten gest taki rejtanowski będzie po nic, tak? Przynajmniej no, nie osiągnie swoich politycznych celów. Skuteczność żadna, ale zastanówmy się też, dobrze, że pan mówi o skuteczności. Zastanówmy się na tym, co on wywalczył dla tego rządu. Oczywiście ja czuję pewien żal taki po stracie, no bo rozpada się pewien 6-letni projekt, który do tej pory lepiej albo gorzej, ale działał i Polacy go doceniali konsekwentnie wybierając. Natomiast jeżeli pomysłem było wzięcie takiego koalicjanta na pokład jak Porozumienie, pomysłem miało być gdzieś przyciągnięcie pewnego elektoratu wielkomiejskiego, otwarcie się na tą tak zwaną mityczną klasę średnią, czy też przedsiębiorców i tak dalej, to ja mam wrażenie, że to się jednak głęboko Jarosławowi Gowinowi nie udało, a w ostatnich momentach działa to wręcz odwrotnie, to znaczy był on elementem zniechęcającym do Zjednoczonej Prawicy. No to bardzo ciekawe, co pan redaktor mówi. Czy wyjście, ostatnie pytanie, jeśli pan pozwoli jeszcze, czy wyjście Porozumienia ze Zjednoczonej Prawicy może oznaczać w konsekwencji przedwczesne wybory parlamentarne? Takie pytanie warto chyba też postawić. No jesteśmy gdzieś na granicy większości, jeśli chodzi o głosowanie. Jeżeli by się gdzieś konsekwentnie przy kolejnych ustawach Polskiego Ładu zdarzało, że większości nie będzie, że te pomysły będą utrącane, że nie będzie możliwości rozwoju i rządzenia, no to wtedy oczywiście jest kłopot, tak? Bo w ten sposób rządzić się na długo nie da. Ale to jest taki model polityki, który może już trochę zapomnieliśmy, ale on w latach 90. z taką niestabilną większością był jednak na porządku dziennym i to się wszystko udawało. To ewenementem były te ostatnie kadencje, kiedy większość sejmowa była taka stabilna, spokojna i tak naprawdę o nic się martwić nie musiała. Trochę więcej pracy klubu parlamentarnego, trochę więcej pracy osobistej pewnie premiera i jego zaplecza i wydaje mi się, że tutaj chyba nie ma mowy o wyborach przyspieszonych. Natomiast te koalicje przy konkretnych głosowaniach będą naprawdę bardzo ciekawe. Tak, to będzie bardzo gorące, ale też ciekawy faktycznie politycznie okres. Bardzo panu dziękuję, panie redaktorze, za ten komentarz i za znaleziony dla nas czas. Dziękuję uprzejmie, wszystkiego dobrego. Zastępca redaktora Tygodnika Sieci, redaktor Marcin Wiku, autor książki też, o której wspomnieliśmy, Operacja Duda 2020, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.